Gdy pewnego razu byłam obecna w chórze na jutrzni podczas uroczystości niepokalanego poczęcia, posłyszałam głos przemawiający do mnie z góry. Zostałam przeniesiona w stan wyższy i ujrzałam tron Boży w niezmierzonej wspaniałości i majestacie. Głos dochodzący z tronu mówił: Wy biedni, opuszczeni, nieoświeceni grzesznicy, wielcy, mali, chorzy, słabi, wszystkie dzieci Adama, każdego stanu, stopnia i płci, prałaci, księża i poddani, wszyscy od wschodu do zachodu słońca, od jednego biegu na ziemi do drugiego, słuchajcie, pójdźcie, aby znaleźć ocalenie w objęciach mej nieskończenie dobrotliwej opatrzności za pośrednictwem tej, która odwiecznemu słowu dała ciało ludzkie. Pójdźcie, albowiem kończy się czas i zamknięte zostaną bramy. Wasze grzechy przeszkadzają działaniu miłosierdzia. Pójdźcie szybko i śpieszcie się, bo tylko to pośrednictwo jest jeszcze dostatecznie potężne, aby wybłagać i uzyskać dla was ocalenie. Widziałam, jak z bóstwa wyszły cztery cudownie świecące kule, które podobne do jasno błyszczących gwiazd rozszerzały się na cztery strony świata. Dane mi było poznać, że w tych ostatnich czasach świata Pan zamierza podnieść i rozszerzyć cześć swej Najświętszej Matki i objawić światu jej cudowne, głęboko utajone tajemnice. Opatrzność Boża przechowywała te tajemnice aż do czasu, w którym świat najbardziej będzie potrzebował tych objawień, aby skorzystać z opieki naszej wielkiej Królowej i Pani. Widziałam, jak obrzydliwy smok z siedmioma głowami wypłynął z ziemi razem z innymi złymi duchami, jak wszystkie krążyły po świecie, aby wyszukać i naznaczyć ludzi, których mogłyby użyć do przeprowadzenia swych planów. Duchy piekielne chciały działać przeciwko planom Bożym, przeszkadzać w rozszerzaniu czci Maryi i uniemożliwiać obdarowanie ludzi łaskami, które Bóg przez ręce Maryi chciał przekazać światu. Podstępny smok i jego towarzysze szerzyli dym i truciznę, aby otoczyć ludzi ciemnością, zbałamucić ich i zarazić, aby zaniedbywali wzywania Najsłodszej Matki Miłosierdzia, szukania u niej pomocy w potrzebach i żeby nie oddawali jej czci, którą powinni jej oddawać, aby pozyskać dla siebie jej życzliwość. Widok tych piekielnych smoków sprawił mi ból, jednak ujrzałam również, jak w niebie utworzono dwa orszaki wojska, które miały wystąpić do boju przeciw tym smokom. Jeden z orszaków tworzyła Królowa Niebios ze świętymi, drugi zaś święty Michał i jego aniołowie. Widziałam, że bój będzie gwałtowny, ale ponieważ sprawiedliwość, słuszność i potęga są po stronie Królowej Świata, więc nie należy się obawiać o ostateczny wynik tej walki. Jednak złośliwość ludzi, których oszukał smok piekielny, może niekiedy przeszkadzać w spełnianiu się planów Bożych. Plan Boży jest taki, abyśmy dostąpili zbawienia i żywota wiecznego. Ponieważ jednak potrzebna jest do tego z naszej strony wolna wola, więc przewrotność ludzka może sprzeciwić się woli Bożej. Wprawdzie spełnienie się tego zamiaru Bożego jest sprawą Królowej i Pani Świata, jednak wszystkie dzieci Kościoła katolickiego powinny jak najusilniej dbać o tę sprawę.